Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj będzie o sportach olimpijskich. Zbliża się olimpiada w Pekinie. Moi drodzy, będzie o olimpijskiej ruletce i o pewnego rodzaju paradoksie, jaki jest w polskim sporcie, a także o tym, ile często dzieli na sportowców profesjonalnych, tych takich normalnych sportowców od mistrzów. Jednak w sporcie, gdy żyjemy w czasach covidowych, trzeba przewidywać, trzeba być dwa kroki do przodu. I Natalia Maliszewska i także PKOL popełnili błąd, bo powiedzmy sobie szczerze, gdy żyjemy w czasach covidowych, no to powinno się zrezygnować z tej uroczystości nominacji olimpijskich, tego ślubowania w zamkniętym pomieszczeniu, gdy się jedzie właśnie na olimpiadę, gdy właśnie ten COVID szaleje. No bo Natalia Maliszewska, jej jeden test wyszedł, no zachorowała. Na szczęście najnowsze informacje są, że jeden test okazał się negatywny. W czwartek potrzebuje drugiego negatywu. Natalia Maliszewska mówi, że nie czuje się chora, no ale to właśnie to jest na olimpiadzie, jest ta rosyjska ruletka, że ten test wychodzi i można na najważniejszej imprezie czterolecia nie wystąpić. I właśnie do czego zmierzam? No zgadzam się z byłą mistrzyni olimpijską, z Kowalczyk. Pamiętacie, nasza biegaczka w ogóle nie brała udziału w tych nominacjach, zawsze nie przyjeżdżała, rezygnowała. Jej trener legendarny, wiertyjelny, moi drodzy, często nawet zakładał czapkę, dbała o ten najmniejszy szczegół, żeby nie zachorować, żeby się nie przeziębić, bo wiadomo, jak się przeziębimy, to musimy wziąć antybiotyk. Gdy bierzemy antybiotyk, nasz organizm jest osłabiony, a osłabiony organizm sprawi, że biorąc udział w wyścigu, nie będziemy mogli dać siebie wszystko, czyli to są takie drobne szczegóły. I będąc dwa kroki do przodu, Maliszewska w tym czasie, w najważniejszej imprezie czterolecia, powinna zrezygnować, w ogóle nie brać udziału w tym pasowaniu, zostać w domu. No to tak jak właśnie to podobało mi się, o czym mówiła Kowalczyk, że powinna przez 3 tygodnie nie wychodzić nigdzie, chodzić w tym takim kombinezonie, którym trzeba na zakupy wysyłać rodzinę. Rodzina powinna się dostosować i także ludzie z jej otoczenia. No bo jednak igrzyska są raz na 4 lata. No to takie 3 tygodnie pomęczyć się to nie jest problem. No i to właśnie często to różni tych sportowców fenomenalnych, mistrzów olimpijskich, herosów od normalnych sportowców. Na szczęście Natalia Maliszewska, moi drodzy, w short tracku cały czas ma szansę być zdrowa. Miejmy nadzieję, że w czwartek uzyska ten drugi negatywny i zostanie dopuszczona do rywalizacji 5 lutego. Ale właśnie tego całego zamieszania i tego problemu można było uniknąć, stosując się do wytycznych Kowalczyk. No właśnie jakby wina leży po stronie i sportsmenki, a także członków PKOL-u, no bo ja powiem Wam szczerze, no kiedy wakacje były organizowane, te ślubowania, to na wolnym powietrzu, to nie było takich problemów, groźby tego zarażenia. No ale zimą, no to jest większe takie prawdopodobieństwo. I to też jest kolejny paradoks, moi drodzy, no bo w tym budynku, Centrum Olimpijskim, znajduje się siłownia. No i oczywiście, jak te pasowania były, no to siłownia była zamknięta. Takie dbanie o to, żeby postronni ludzie nie mogli wejść, że w razie czego jak ktoś wejdzie, będzie mógł zarazić. Czyli po prostu nie można było do tego budynku wejść normalnie, tak jak można tam przychodzić od 6 rano do 23, no to tam były godziny otwarcia skrócone i takie zamknięcie. Nie można było wejść i wjechać windą. No i moi drodzy, tylko nie wzięto pod uwagę, że ci wszyscy właśnie pracownicy PKOL-u, różni politycy też mogą przynieść tego koronawirusa i to właśnie naszą podwójną mistrzynię olimpijską Kowalczyk różniło od innych sportowców. Ona z takich miejsc rezygnowała, żeby tuż przed wielką imprezą nie nabawić się takiej choroby. Moi drodzy, zobaczcie, w Pekinie kanadyjska drużyna bowlingu od 3 tygodni siedzą w Pekinie, wynajęli mieszkanie,
sami przygotowują sobie jedzenie, trenują, na wolnym wynajęli halę, gdzie tylko oni są. W ten sposób można, moi drodzy, właśnie poprzez takie detale, szczegóły, można eliminować te zagrożenie. A to niestety w naszym sporcie, często w historii sportów olimpijskich, bywało tak, że przez takie drobne szczegóły medali nie zdobywaliśmy. Pamiętacie, jak były igrzyska w Atenach, gdzie pamiętacie, jak w kajaku, czy tej łódce, już nie pamiętam dokładnie, nie była ona dokładnie wyważona i przez to nie zdobyliśmy medalu, bo sportowcy zostali zdyskwalifikowani. A właśnie, i to najbardziej boli, że przez takie szczegóły można tego medalu nie zdobyć. Na szczęście tutaj jest cały czas ten taki czas, ten deadline, że nasza największa nadzieja medalowa w short tracku, Natalia Maliszewska, może jeszcze uzyskać ten negatyw i wziąć udział w kwalifikacjach, które w jej konkurencji odbędą się 5 lutego. Więc mam nadzieję, że PKOL wyciągnie wnioski i w przyszłych latach daruje sobie organizowanie takich nominacji. A jeśli już będą takie nominacje, to niech właśnie sportowcy biorą przykład z naszej legendarnej biegaczki Kowalczyk i nie przyjeżdżają na tego typu imprezy, bo wtedy można w ten sposób można właśnie eliminować takie możliwości zarażenia. To właśnie mam takie zdanie w tej sprawie, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym wszystkim, o tym, czy też zgadzacie się z Kowalczyk, która uważa, że jednak w tej całej sytuacji tego zamieszania i zarówno jest Maliszewska winna, jak i członkowie jej sztabu i członkowie PKOL-u. Czy jednak uważacie, że pech, że nie można było tego wykluczyć? Ale w tym wszystkim chodzi, moi drodzy, że pewnego rodzaju ryzyko można minimalizować, zmniejszać, tak, czyli jeśli nie musisz iść, jeżeli możesz zrezygnować przed imprezą czterolecia z takiej imprezy, to zrezygnuj. To wtedy będziesz, to po prostu nie byłoby tej całej sytuacji, tego problemu i tych nerwów. Sportsmenka mogłaby normalnie trenować, a nie denerwować się, czy wystartuje, czy nie wystartuje, czy zdążę, czy mi się uda, czy ten drugi test będzie negatywny. Tej sytuacji można uniknąć. Niestety u nas w sporcie polskim często nie potrafimy być 2 kroki do przodu. Na szczęście niektórzy sportowcy jak Kowalczyk potrafią. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!